Były, jak ten czas leci, prezydent Aleksander Kwaśniewski, człowiek jeszcze młody, a przynajmniej nie stary, szuka sobie roli na scenie politycznej Polski, bo świat okazał się dla niego za mały. Na kierownika ONZ-u go nie chcieli, na prezesa NATO też się nie załapał, na to powiedziało: słuchaj Olek, na razie to miejsce jest zajęte, ale jest wolna, perspektywiczna posada obiecującego odźwiernego, kupimy ci wypasioną Liberię, tam złote pole, czapkę z piórem wiecznym, będziesz se drzwi do NATO otwierał, zamykał, nie narobisz się, bo drzwi automatyczne, rozejrzyj się, zastanowisz, spodoba ci się, to w następnej kadencji zostaniesz szefem paktu. Albo słuchaj, lepiej, doradcą dietetycznym króla Etiopii. No ale Kwaśniewski nie łyknął tej fuchy, pojechał wykładać na amerykańskie uniwersytety, dużo się nie nawykładał, bo parkiety i posadzki w większości pomieszczeń tam mają, objął tylko katedrę, ucałował ją i wrócił do Polski. I tu ma teraz poprowadzić cykl wykładów i szkoleń dla młodych działaczy lewicy, tak, aby stali się jeszcze młodszymi działaczami lewicy. Tytuł cyklu tych wstrząsająco interesujących wykładów brzmi: jak nic nie robiąc, robić dobre wrażenie przez 10 lat i żyć z tego przez następne 10. A szkolenia obejmują system handlu paliwami płynnymi, techniki chwiania się na cmentarzu na bani, metody owijania się flagą polską w ONZ-cie na bani, skuteczna reklama mebli traktorów na bani, jak przeżyć przyjaźń z Millerem w 3 dni i się nie namęczyć na bani, oraz zajęcia fakultatywne, sztuka robienia w zeszycie notatek z Eurosportu metodą wynik-wynik na bani. Po wykładach będzie sprzedawana książka autobiograficzna zatytułowana Jak nie zostałem sekretarzem generalnym ONZ? Wybór opowiadań o jesieni. Do bani.